Partnerem odcinka jest Lyocat. Link w opisie. Sekretem nie jest, że wielu postaciom z kreskówek zwyczajnie nie jesteśmy w stanie dobrze oraz w pełni się przyglądnąć, bo stworzone są tak, żeby ich piękno podziwiać od boku lub specyficznego nadanego im kąta przez twórców kreskówki. Jednak wiecie, że czasem zdarzają się wpadki lub kilkusekundowe przypadkowe bądź celowe stopklatki, gdzie mamy okazję zobaczyć postacie te z przodu tak, jakbyśmy z nimi rozmawiali. Przygotujcie się dziś na szokujące odkrycie i bardzo dziwne spojrzenie na waszych ulubieńców. U Finasza i Ferba zawsze zdziwiał mnie ich kształt głowy. Z pewnością był on niespotykany, lekko sugerujący nam, że są z jakiegoś eksperymentu. Zresztą przez to są tak rozpoznawalni i gdzieś tam w swoich niewymiarowych czaszkach ukrywają geniusz. Ich wygląd z przodu jest totalnie niepodobny. Finea zdecydowanie przypomina przerażającą muchę, z jaką nie chciałbym mieć do czynienia. I spoglądając, znika myśl, że głowa może mieć kształt trójkąta. A Ferb? Dosłownie jak Frankenstein. Ukochana przez nas szalona rodzinka Simpsonów także pokazywana jest tak, aby żadna z postaci nie była przodem do widza. Czy mają one jakiś sekret i przerażające spojrzenie? Może początkiem tego będzie dla nas Marge, pani domu i mega kochana wysokowłosa osóbka. Jej nos wygląda bardzo nietypowo, jest to znacznie gorzej niż kadr od boku. Ja poczułem trochę przerażenie, nie wiem jak Homer wariat, który na tym zdjęciu mówi, że wolał też swoją żonę z wersji kreskówkowej od boku. Jednak szaleństwo rozpoczyna się dalej, kiedy mowa tu o Moe, stałym barmanie, średnio lubiany przez okolice. Zresztą także za nim nie przepadam. Jego wygląd sam w sobie jest oschły i niezbyt przyjemny, a od przodu nie wiem czy bardziej przerażające czy dziwaczne. Pora na Dextera, ale tym razem nie jego laboratorium, tylko postać i wygląd. Zacznijmy od tego, kto nie chciałby go spotkać. Wygląda przyjaźnie i jest naprawdę malutki, co nie jest zaskoczeniem. Zawsze postura naukowca ukazana jest od boku, co uniemożliwia nam pełne zobaczenie jego drugiej połówki twarzy, która może kryć coś ciekawego. Szczególnie tu wyróżnia się jego haczykowaty nos, a jak to przekłada się na naszą perspektywę? Myślę, że nijak. Nadal wygląda sympatycznie, choć krzywy uśmiech zlewający się w okularach wygląda troszkę śmiesznie. Perła ze Stevena jest kochanym diamentem, zawsze uśmiechnięta, dobroduszna i skromna osóbka. Ciężko jej nie pokochać, bo to taka mama drużyny. Jej elementami szczególnymi są przecudowne oczy oraz ostry nos. Jej wygląd w pełni daje nam wrażenie lekkiego poruszenia oraz przekonania, że nie jest ona człowiekiem, a istotą obcą. Choć wyglądem nie zachęca, to charakterem nadrabia całościowo. A teraz punkt kulminacyjny całego odcinka, czyli świnka Peppa i jej rodzinka. Ich wygląd w kreskówce jest najbardziej przedstawiony dziwacznie, a więc ich twarze z przodu będą najbardziej zaskakujące. Tak prezentuje się świnka Peppa, gdybyśmy spotkali ją w prawdziwym życiu i ja bym uciekał i nie chciałbym mieć z nią więcej nic do czynienia.